Christmas time is once a year. Every creature holds it dear. Ow, my balls! Every animal, big or small. Christmas, that's cold, that's cold. So this is about as wide as I can cape, Doctor. Okay, do it. I'm ready. It's Christmas time, and it happens once a year. It's once oh God, it's Christmas time, when we hear about how oh God, it's Christmas snagged. Only comes once a year. Oh boy! He did it! All right, so he... Okej, siemano wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w South Park Kijek Prawdy i ogółem udało mi się wreszcie zrobić tą zasraną aborcję, z którą był taki mega ultra problem, ale co tu trzeba było zrobić? Tam był chyba jakiś błąd po prostu w opisie, bo tam zamiast, tam pierwszy raz jak trzeba było się zasysać, to tam zamiast lewego przycisku myślę trzeba było przytrzymać prawy. Dopiero później to wyczaiłem chyba za jakimś 30 razem, jak robię tą aborcję już, więc naprawdę jestem trochę zdenerwowany, no ale dobra. Jedziemy dalej, udała się ta aborcja. Jesteśmy prawdziwymi lekarzami. Oh shit, clear the building, the area's been compromised! Get out now! Co? Czemu uciekać? Wstawaj. You go ahead. Might be a while before I can walk very well. Bez przypału. Ogólnie rzecz biorąc, tak nie było w ostatnim czasem South Parka. W sumie głównie dlatego, że zająłem się tylko i wyłącznie Infamousem. Tak mnie ta gra wciągnęła, że po prostu tylko to chciałem grać ostatnim czasem. No ale wracamy już do normalności, czyli South Park, Thief i inne serie. In the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh my god. Serio? Nazi płody. Co to jest w ogóle? Skąd tu się wzięły nazi płody? Będę z nim walczył? Wow. Yo, dog, can't I just go right back home after the flight so I don't... problem, czekajcie. Płód nazi zombiaka. Mana. O kurde, ale combo im siadło. Ładnie, w ogóle dawno nie grałem już, kurde, już prawie pozapominałem co tu się dzieje. Czekajcie. Moc sprawiedliwości, nie. Dobra, zaimplementujmy im w tym... Profesor Chaos. Trzy, dwa, jeden, jep. Już. No nie, jeszcze nie padli? A, no. Nazi płody, nie, co jeszcze? Co jeszcze w tej grze będzie? Już kurwa, aborcja Randiego jest totalnie dziwna. On też się zmienia, ale ja. Walnij w to. No! O, dobrze. Aha, dobra, czaję o co chodzi. Tylko... Nie, gnomi proszek, okej. Tam walni. Dobra, tam będzie przejście zaraz. A teraz gnomi proszkiem i musimy tu się wspindrać. Czaj, o co chodzi? Bo ten gnomi proszek jakoś niedawno tę zdobyliśmy chyba. Nazi szczury. Plagi Egiptu im zaimplementujmy. Śmierć, gincie! Dobrze. No i ty im profesora Chaosa zaimplementuj i już padną, powinni paść przynajmniej. W ogóle z tego co wiem, to teraz jakoś za niedługo będziemy chyba grę kończyć powoli. Już niedużo tego co w parku nam zostało. Maybe now you'll turn your life around.
11 level, a maksymalnie jest chyba 15, więc... Wow, 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 nie wiem, czy tu powinienem wchodzić, nie mogę się cofnąć, cholera. Co to jest? Młode nazi szczury? Gdzie my idziemy? Dobra, nie pytam się. Nazi płody z nimi walczą, więc bez przypału, jak to mówią. Czekajcie, zobaczmy sobie mistrzowska żyletka. To ma... Wow, 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 to jest dobre. To jest lepsze niż kilo w guną, a czemu ja tego nie noszę? Tak samo tu, trujące granaty. Nie, trujące granaty są gorsze akurat. Trujące granaty sobie... Może zostawmy, bo są trochę gorsze. A, tatuaż? O, od razu lepiej. Czekajcie, tak, z tego kilofugnoma wy... Odłóżmy to sobie. Bo będziemy musieli sobie na mistrzowską żyletkę dać coś i w sumie... Coś tak levelowo patrząc. Grudka tłuszczu po liposukcji. Co? Dobra, nieważne. Mięso zombie. Cewka Tesli. Cewka Tesli niech będzie. Jesse Rodriguez, Monika, Cartman, Dekiel, Jimmy. Upgrade właśnie. Plagi Egiptu byśmy sobie zupgrade'owali, czy może... Obrzekosę na level maksymalny. To dobra, plagi Egiptu niech będą. A z dodatków coś mamy? Nic, trzeba znajomych więcej. Jeszcze jedna pula będzie jakaś magiczna, więc... No, nie dziwię się. Wychodzimy stąd, będziemy działać, pewnie jakiś boss będzie może. Wow, coś tu, jakieś namierzanie totalne. Achtung! Komandorze Deklu? No bo w końcu komandorem teraz jesteśmy, nie? No bez przypału. Czekajcie, sonda nam jest potrzebna, kosmiczna. O cholera. Co, a z gnomiego proszku, jak sobie zaimplementuję, mogę sobie... Mogę, okej. O, i tam się przenieśmy, dobra, to był... To jest dobry deal i teraz... Teraz w sumie... Nie, bo... Będą do nas strzelać, czy nie? Ajajajajajajajaj. Źle to zrobiłem, coś innego trzeba jednak zrobić. Dobra, jedziemy. Ta woda się i tak przyda do... O, granat właśnie. O, dobrze, świetnie, przejście w ścianie. Płodostworek, to jest to normalnie. Tak, płodostworki są... Ci pokomony, czy jakim tam? Ha, tylko jak ja mam tam przejść? O kurde, ej, jakiegoś zawiasa chyba zgarnąłem. Nie no, przecież tak mnie wystrzelają. Tak tym bardziej. No właśnie. A jak ja mam tą wieżyczkę ominąć? Cholera. Czekajcie, jeszcze raz to zróbmy. A, chociaż czekajcie, bo mam jeszcze te... Podstępny purkacz. Dobra, to nam nic nie daje jednak. Trzeba się inaczej zastanowić. Płodostworek. Ćpum, ćpum, pupum. Cholera. Ej,
nie no, mam jakiegoś zwiasta totalnego zwiechę. A, tutaj może ziomek. Well, I'm flattered you thought of me, but I wouldn't even know where to begin. Po gnomim proszku będziesz wiedział, gdzie zacząć? A, cholera. Teraz też nie wie, gdzie zacząć. No nie. Jest lipa. Chyba, że tu? O! Naszywka Jezus mnie kocha. Teraz gdzie mogę się przenieść? Właśnie lipa jest. Tam się przenieść, no tak, kurde. Cholera, no. Ej, ale mam zwiechę totalną. Dobra, wiecie co, ja sobie obczaję chyba jakiegoś walkthrough na szybkiego. Bo nie wiem w ogóle, gdzie mam iść, nie wiem, co mam, jak mam ominąć to i zaraz wracam. W każdym bądź razie obczajmy, gdzie mamy iść, także zaraz wracam do was i kontynuujemy. Okej, siemano wam wszystkim, wracamy oczywiście do gry, no i jesteśmy w sumie, znaczy obczajmy, o co tu chodzi w ogóle. Musimy się dostać tutaj tak na szybkiego i tutaj w ogóle był kabel, którego ja nie zauważyłem. Strzałem go musimy walnąć, przez co właśnie wieżyczka traci swoje magiczne moce i już nie strzeli do nas. Także spoko. Możemy sobie nawet gnomim proszkiem teraz sprzedać, żebyśmy... O! Ryk smoka. No! Tylko czarem? Okej, okay, tak też można było. Idziemy... Wow, 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 płody! Aż ich 4 jest. No, ciekawie się zapowiada. Nie no, bez przypału, ziomeczku, nie? Plagami Egiptu nie zapodamy i... Oparzenia. Cholera, za późno, za w ogóle nie kapnąłem się, że już kurde trzeba było kolejną walić plagę, bo patrzyłem się akurat na te zombiaki jak padają. W ogóle ja nie wierzę po prostu, czemu myśmy odbierali poród, znaczy aborcję robiliśmy Randiemu. To jest jakieś kurde, nie wiem. Niemożliwe dla mnie. Ej, te... Wow, wow, wow. Te płody są gwałtowne strasznie. Oj, 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 oj. No, świetnie. A, już padli to. Bez przypału. Z płodami walczyć w ogóle. Nazi płody. Pamiętajcie, bo to nie są zwykłe płody, to są nazi płody. Że ze zwykłymi jakby walczyć, no to kurde, ale nazi płody, no to, to już żarty się kończą. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. O kurde! To jest aborcja? What the fuck? To w którym ona była miesiącu? Wielki płód nazi zombiaka. Ładuj. Masakra, w którym ona musiała być miesiącu? Przecież to nie jest normalny płód. W ogóle nazwie płody to, to... Peleryna chaosu. Serio? Ale lipa, myślałem, że jakieś obrażenia konkretniejsze. Co jest? Dobra, potrzebujemy inaczej to zrobić, bo tu żarty się kończą. Miksturę mocy sobie trzeba zaimplementować. Red Bulla łyka raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, dobrze. Natomiast czekajcie. Aha, to jest odporny na te ciosy, tak? O, to... Piłką dostanie?
A to też jest jakiś przeciwnik? To odpód to też jest jakiś przeciwnik? Co to jest? Pępowina jest, co ja gadam. To też jest przeciwnik? Serio? Nie. Dobra. Nie wierzę w to. Nie. Z pępowiną też walczymy. Nie. Zginęła ta pępowina. Nie, jesz. Cholera, ale mamy jeszcze tarczyn, więc spokojnie. Tutaj byśmy może faktycznie jakąś obrzekosę im mu zaimplementowali. O. Prawie, jeszcze trochę i padnie pępowina. Faktycznie Butters teraz... Dobrze, padła. Już po pępowinie. Żygowy pocisk. On się uleczył, skubany. Jak to możliwe? Wir zagłady. Czy ja wiem? Ja bym się doładował many. Może nie siebie, tylko dajmy bater... Czemu nie może jeść? O, a on jest obrzydzony, dobra. Bez przypału. To w takim razie w nas implementujemy. I plagi Egiptu jadą na niego. Po kolei. Śmierć, giń. Prawda, nie za dużo mu to zabrało, no ale dobra, on już odbrzydził się? O Jezus. No to jest... Jesteśmy w dupie trochę. Z profesorka Chaosa. Co on zrobił? Tutaj znowu bym coś znaczy... Weźmy coś na manę, o. To będzie niegłupie. Bo mana ciosy też są dobre. O kurde, to jest przepełnienie many, więc... Trzeba uważać. Teraz szybka walka. Szybciutko jedziemy go. Żydodmuch, znaczy Żygopodmuch. Nie taki odporny na to, spokojnie, jeszcze wytrzymałby. I teraz Butter, zfiniszuj go. Finish it! Nie trafiłem sobie idealnie. No, ale już padł. Co z niego lotło, ciekawe. W ogóle nie, ja jestem w szoku. Nie jestem Dekiel, jestem Komandor Dekiel, więc nie obrażaj mnie. Dobra. Zostawmy może go faktycznie, bo kurde, patos, klasyka patos, wychodzimy z tego, bo ja tu nie wyrabiam, to po prostu to jest jakaś masakra totalna, co się dzieje w tej klinice. Wracamy pewnie do kupa, kip, nie? Dobrze mi się zdaje. A nie, do Annie. Okej. Gdzie ta Annie jest w ogóle? Gdzie my mamy naszą mission? A, tutaj. W tym królestwie dziewczyn. I used to be sad, but I found Jesus at the church. Nie, to co się działo w tej klinice, to największe pato w tej grze aktualnie dostępne. Dobra, idziemy. Największe, po prostu największe pato. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! No, mamy jeszcze dokumenty jej przetłumaczyć, no bez jaj. Pogadaj z chłopakami. Dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. W każdym razie, ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka. Dobrze, że już tą klinikę skończyliśmy, bo już po prostu mnie tak dołowało, nie chciałem się po prostu tego South Parka trochę grać, bo nie wiedziałem co tam robić, żeby tą aborcję zrobić Randiemu, ale dobra, udało się, więc co, będziemy już kontynuować normalnie South Parka, także co, ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim.